Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Chciałam się z Wami podzielić z doświadczeniami z Bogiem, z moim ostatnim symbolicznym snem. Prowadzenie Boże. Śniło mi się, że mieszkałam na Wawelu. Przygotowałam sobie herbatę i nagle znalazłam się poza Wawelem. Usiłowałam wrócić na Wawel, aby wypić herbatę. Zdałam sobie sprawę, że Wawel znajduje się na północ, po drugiej stronie. Skierowałam się ku Wawelu. Przede mną na mojej drodze powrotnej płynęła szeroka rzeka nie do przebycia. Wody w rzece były czyste. Wyczułam, że ktoś idzie przede mną. Usłyszałam jego głos: chodź za mną. I poszłam za nim. Doprowadził mnie do miejsca, w którym rzeka stała się wąska. Można było ją przeskoczyć lub przez nią przejść w tym jedynym miejscu. Z jednej i z drugiej strony wody rozlewały się szeroko, bez żadnej możliwości przejścia przez rzekę. On przeszedł pierwszy przez rzekę w punkcie zwężenia rzeki. I ja za nim znalazłam się po drugiej stronie rzeki. Nie mam pojęcia, czy przeskoczyłam rzekę, czy przeszłam po rzece za nim. Jeszcze pozostało wspiąć się na wysokie, strome wzgórze wawelskie. Bałam się, że nie potrafię wejść na wzgórze z powodu wielkiej wysokości i śliska. Rosła zielona trawa, było błoto. On zachęcił mnie z wielką mocą: idź, nie bój się. I poszłam. Szło mi się bardzo dobrze. Zastanawiałam się, jaka czeka mnie przyszłość. I obudziłam się. Woda to choroba. On to Pan Bóg, który przeprowadzi mnie pomyślnie przez choroby. A czeka mnie operacja. Jestem dobrej myśli, bo Pan Bóg jest ze mną i On prowadzi mnie. Zofia z Krakowa. Dziękuję.